Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj ponownie jest Paweł Neyman z Admiral Tax. Kłaniam się, Pawle. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, dla tych, którzy śledzą kanał wideoprezentacji od dłuższego czasu, to nie będzie żadne zaskoczenie, że Paweł się znowu pojawił, a dla tych, którzy są nowi, to zapraszam do opisu, bo tam jest link do naszego wspólnego vloga z 2021 roku. To tam zapraszam, żeby chociażby obejrzeć, że no, to jest taki vlog sprzed 20 kilo. No, 30 kilo, wtedy wyglądałem jeszcze gorzej. Taka motywacja, że po 40 też można schudnąć. Ale nie tylko dlatego, drodzy Państwo, bo w tamtym vlogu rozmawialiśmy sobie o tym, jak legalnie uniknąć nowego Polskiego Ładu, wyższych podatków, składek na NFZ. Mówiąc krótko, jak nie dać zniszczyć PiS-owi swojej firmy. No i zwróćcie uwagę, co Paweł wtedy mówił, przed czym ostrzegał i jakie rozwiązania dawał, bo w tak zwanym międzyczasie ponad ćwierć miliona polskich firm przeszło do niebytu. I dziś już otwarcie w mediach głównego nurtu eksperci mówią, że to między innymi przez nowy Polski Ład, zwany Polskim Ładem. No i zastanawiam się, ilu z tych przedsiębiorców, którzy odeszli przez pisowskie przepisy do niebytu, mogłoby pozostać, gdyby posłuchali Pawła. Zapraszam, bardzo dobry materiał i zachęcam, żeby sobie obejrzeć również pod tym kątem, że dzisiaj też, nie ukrywam, będę chciał Pawła trochę przepytać na okoliczność tego, jak się nie dać, jak sobie poradzić i jak przetrwać w tym biznesie. I taka wiarygodność, że to, co Paweł mówił w 2021 roku, to się bardzo mocno sprawdziło. Także bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ma za to. Też się cieszę, że jestem z Wami i mogę tutaj podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak? Tutaj powiedzmy, tak jak wspomniałeś, przez te dwa lata niestety w sytuacji naszej gospodarczej podziało się dużo złego. No to akurat przewidzieliśmy, tak? Tak samo też wspólnie podczas naszego ostatniego programu i niestety to miało miejsce. Więc mam nadzieję, że tym razem jakieś większe grono może nas posłucha i wyciągnie z tego jakieś wnioski. No, drodzy Państwo, bo to jest prosta piłka. Tu chodzi o Wasze pieniądze, tak? I często o biznesy, które budowaliście całe życie, ale także o skamy. Bo w ogóle w tak zwanym międzyczasie, w ogóle w opisie macie link do strony Admiral Tax. Admiral Tax to jest kancelaria, która zajmuje się optymalizacją podatków, między innymi zakładanie firm w innych krajach, w których jest troszeczkę lepiej niż w Polsce, ale ostatnio założyli także swój blog admiralprivate.com po polsku. Ja sobie tam wszedłem, znalazłem trzy bardzo ciekawe tematy. Linki do tego wszystkiego macie w opisie i do tych artykułów, na które się będę powoływał i link do Admiral Taxa, także zapraszam. W pierwszych trzech liniach będzie to, co widać, dalej musicie sobie otworzyć, żeby były kolejne. I tam znalazłem takie trzy ciekawe artykuły. Pierwszy to mnie interesuje bardzo żywotnie, czyli jak zoptymalizować ZUS dla spółek ZO. Nie ukrywam, że aktualnie zakładam spółkę ZO w Polsce, to więc sobie prywatnie bardzo interesuje. Coś, co mnie interesuje, ale dla ogółu społeczeństwa może być po prostu ciekawostką. Wy opisujecie skam, jaki robią giełdy kryptowalut i jak oszukują traderów, mówiąc krótko, naciągając ich na podatkach, jeśli dobrze zrozumiałem. W sensie, że mówią traderom, musicie zapłacić podatek, ale zapłaćcie go nam. I trochę tak to działa, jeśli rozumiem, jak klimatyczne w pewnej miejscowości turystycznej, gdzie od turystów się pobiera te klimatyczne, a do kasy miasta nigdy nie trafia. To ciekawostka. I coś, co mnie po prostu rozwaliło, co jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, co mnie... No po prostu słuchaj. Z tego artykułu... I to będę chciał bardzo mocno dopytać, bo z tego artykułu, który ty tam napisałeś, to wynika, że pewien stan w Stanach Zjednoczonych, konkretnie Delaware, staje się takim quasi-rajem podatkowym.
I to jest coś, co mi się po prostu w głowie nie mieści, mózg rozwalony, bo do tej pory raje podatkowe to mi się kojarzyły z jakimiś takimi krajami, które trzeba było szukać z lupą na mapie, tam człowiek się bał, czy jak tam pojedzie, to go nie zabiją, czy tam czasem hunta wojskowa nie rządzi, nie? A tutaj proszę bardzo, Stany Zjednoczone rajem podatkowym, to brzmi trochę tak jak uczciwy polityk, premier mówiący prawdę, albo tego typu rzeczy, więc o to będę chciał bardzo dopytać. Więc może zacznijmy od innych tematów, czyli słuchaj, od tego ZUS-u. Dobrze. Serio, można tak zoptymalizować ZUS? Tak, można jak najbardziej. Jest to jak najbardziej legalne rozwiązanie. Tak? Tutaj nie jest to jakoś naciągane, nie kombinujemy tutaj z przepisami. Wiadomo, na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś zakłada sobie spółkę z o.o., to do 2 milionów euro w Polsce jest to dość fajnie korzystne, tak? No bo powiedzmy do 9% CIT-u jest to dość niska stawka, jedna z najniższych w Europie tak naprawdę, jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek. No ale więc, potem, jak wyjmę sobie ale, tak, wiadomo, no że właśnie. Później wiadomo jak płacimy, no to płacimy już drugi raz podatek, tak? Więc spółki zawsze są opodatkowane dwukrotnie, tutaj to trzeba mieć tego świadomość. Ale myślę, że ci, co zakładają spółkę, to doskonale o tym wiedzą, więc tutaj co można sobie zrobić, no wiadomo, na dzień dzisiejszy ZUS, a przede wszystkim ta składka zdrowotna, tak, którą musimy płacić, która nie idzie na zdrowie, tylko nie wiadomo gdzie idzie, jest to jakimś dużym obciążeniem, tak, no bo jak ja decyduję się założyć sobie spółkę z o.o., która ma być domniemaniem jakieś takie małą spółką z o.o. do 2 milionów euro, tak? No to 10 milionów złotych, co to jest? Drobne dawacik. To taki powiedzmy górny limit, tak? No ale powiedzmy Polska chciała iść powiedzmy jakąś taką drogą gdzieś tam powiedzmy tych krajów anglosaskich, tak? Gdzie powiedzmy większość ludzi decyduje się założyć właśnie spółkę z o.o., tak? Bo jest lepsza do prowadzenia niż powiedzmy prowadzić działalność gospodarczą, tak? Mieliśmy iść tym kierunkiem, czyli jak najbardziej uprościć rejestrację spółki z o.o., zmniejszyć to opodatkowanie, żeby zachęcić tych ludzi. I powiedzmy, no 9% CIT-u jest jak najbardziej ok, bardzo fajna oferta, ale tutaj pojawia nam się kwestia, że w momencie, kiedy zakładamy sobie tą spółkę jako jednoosobowa jakby działalność gospodarcza, tak, czyli jesteśmy jednym dyrektorem, jednym udziałowcem, to ZUS traktuje nas jako jednoosobową działalność gospodarczą, tak? Czyli już mamy pełen ZUS, mamy te wszystkie pełne oskładkowanie. I tu co możemy zaproponować i powiedzmy jakoś w jaki sposób to obejść i to powiedzmy no, całkiem zgodnie z przepisami, jest powołanie sobie spółki z o.o. na przykład w Wielkiej Brytanii, tak? Bo jest to najprostsze, najszybsze i dodanie tej spółki jako drugiego udziałowca w tej firmie polskiej spółce z o.o. I w tym momencie mamy dwóch udziałowców, tak? I w tym momencie dyrektor może być z powołania. Czyli powołujemy dyrektora na stanowisko dyrektora, jest dyrektorem z powołania, a w związku z tym nie płaci ZUS-u. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy go nie płacić, robimy sobie dyrektora z powołania, nie jest on dyrektorem tak jakby na umowie o pracę, tak? I nie mamy ZUS-u. Będę sobie dotował. A to proszę bardzo. Dyrektor z powołania. Dyrektor z powołania, dokładnie tak. Czyli dyrektor jest powołany na swoją funkcję przez zarząd firmy, przez udziałowców, a nie jest powiedzmy jednoosobową jakby spółką, tak? Czyli w tym momencie możemy w ten sposób sobie obejść te składki ZUS-owskie, które mamy tutaj. Mimo że cały czas jest nasza jednoosobowa spółka, tak? No bo ta druga spółka też należy do nas, ale w ten sposób właśnie mamy pełną kontrolę nad tą firmą w Polsce i jednocześnie zmniejszamy sobie te opłaty. Poczekaj, upewnię się, że dobrze zrozumiałem. Zaczynam od tego, że powołuję sobie spółkę na przykład w Wielkiej Brytanii. Znaczy ogólnie zaczynamy od spółki z o.o., tak? Bo to trwa zdecydowanie troszeczkę dłużej niż powołanie spółki w Wielkiej Brytanii. Czyli powołujemy spółkę. Żeby powołać spółkę z o.o. w Polsce, to muszę już mieć spółkę w Wielkiej Brytanii, żeby ta spółka w Wielkiej Brytanii była udziałowcem spółki w Polsce. W zależności, tak? Bo albo można sobie powołać spółkę z o.o., tak? Żeby ona się nam tam już zarejestrowała, a w międzyczasie powołujemy sobie spółkę LTD i dokonujemy zmiany udziałowca. Albo zaczynamy też od spółki brytyjskiej, jak mamy ten komplet dokumentów, wszystko to dopiero dokonujemy rejestracji. Więc tak naprawdę albo jedno, albo drugie, no to już w zależności jak komu, że tak powiem, zależy na czasie, żeby to przeprowadzić. Okej. Czy spółkę w Wielkiej Brytanii, bo jak powołać spółkę w Polsce,
to jak ktoś wie, jak się dowiedzieć, to można to zrobić, same te papierki, to jest do wyklikania w 2 godziny. Ale spółka w Wielkiej Brytanii to jest trudne. Czy wy pomagacie? Znaczy ogólnie jak najbardziej pomagamy i jest dużo prostsze niż w Polsce, tak? Także samo powołanie spółki w Wielkiej Brytanii to jest mniej więcej 24 godziny, także to jest bardzo szybko i taką spółkę już mamy zarejestrowaną, więc tutaj nie jest jakieś tam problematyczne. Dla nas tak naprawdę jest to kwestia przekazania informacji, kto będzie udziałowcem, kto będzie dyrektorem, jakieś proponowane 3 nazwy firmy, opis działalności i tyle, tak? Także to my wymagamy od klienta. I taka firma 24 godziny jest zarejestrowana. Tutaj, jeżeli naszym głównym celem jest to, aby ta spółka została udziałowcem w spółce z o.o., no to musimy również zamówić etap, co nam troszkę wydłuży ten cały termin, ponieważ od zarejestrowania firmy musimy zamówić dopiero apostille i to jest mniej więcej 4 tygodnie oczekiwania. Tak? Czyli dopiero po 4 tygodniach, kiedy mamy zarejestrowaną firmę, mamy apostille, mamy tu nieprzysięgłe dokumentów, dopiero w tym momencie możemy albo powołać nową spółkę, albo dokonać zmiany udziałowca, dopisać udziałowca do istniejącej spółki z o.o. Okej. Okay. I rozumiem, że jak wejdę sobie na stronę Admiral Taxa, to tam znajdę link, gdzie mogę skorzystać z waszej pomocy, żeby to sobie zrobić w miarę szybko. Tak, jak najbardziej. Na stronie mamy pełen cennik, że powiem, naszych usług, czyli to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, plus kontakt do nas, można to zrobić przez stronę, można to zrobić telefonicznie, mailowo, także można sobie ten zamówić konsultację, który z naszych doradców skontaktuje się z klientem pod podanym numerem kontaktowym, wyjaśni wszystko, jak to wygląda, także tutaj wybrana forma kontaktu przez klienta. Okej. Okay. Następnie no, albo zmieniam udziałowców w spółce z o.o., albo powołuję spółkę z o.o. w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, popraw mnie, jeśli się mylę, taniej wyjdzie, jeśli od razu powołam spółkę z o.o. w Polsce z udziałowcem brytyjskim, bo wtedy nie muszę płacić za zmianę w rejestrze. Tak, to oszczędzamy, wiadomo. No, tutaj mówię, to nie ma tak naprawdę różnicy, czy powołamy sobie spółkę od samego początku, czy później dokonamy zmiany. Wiadomo, że jak dokonujemy zmiany, musimy zapłacić tam za zmianę w rejestrze, tam w KRM, to 200-300 zł, więc to też nie jest jakiś taki duży koszt. Nie jest. Więc to tak naprawdę zależy, jak nam na czasie, tak? Jeżeli potrzebujemy mieć firmę na już tak naprawdę, bo goni nas kontrakt, musimy wystawić faktury, no to wiadomo, że nie będziemy czekać miesiąca czasu, aż nam się pojawi apostille z Anglii, tylko na już zakładamy firmę, a później sobie dokonujemy zmiany. Jeżeli ktoś czas sobie zaplanuje, to jak najbardziej można powołać sobie spółkę LTD w Anglii, a dopiero później sobie założyć tę firmę w Polsce. Rozumiem. I następnie jest ważne, że dyrektora nie bierzemy na etat, tylko dyrektora bierzemy z powołania i wtedy on nie płaci ZUS-u. Zgadza. Dokładnie tak. No to brzmi genialnie, bo jeśli dobrze pamiętam, poprawnie jeśli się mylę, bo dawno na etacie nie pracowałem, to były bardzo zamierzchłe czasy, ale tak ZUS razem z NFZ-em od etatu to jest tak około 20% płaci pracownik i drugie około 20% płaci pracodawca. No zgadza się. Taka suma, powiedzmy, obciążeń w Polsce no już zbliża się prawie do 50%, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę również podatki, ZUS-y, składki zdrowotne, fundusz emerytalny, rentowy i tak dalej, no to już praktycznie mamy 50% kosztów, które musimy ponieść. A potem jak dzieciak chory, to i tak trzeba z nim iść prywatnie. Bo i tak idziemy prywatnie, i tak, dokładnie tak. No dobra, to ci powiem, że to mnie bardzo cieszy. Jeszcze tylko jedną rzecz się chciałem dopytać. Nie ukrywam, że też trochę jestem po prostu zainteresowany. Czy jest jakiś limit minimalny, w którym ile udziałów musi objąć ten drugi udziałowiec? Czy to nie wiem, może być tak, że robię 99 udziałów i jeden bierze spółka z Wielkiej Brytanii, to już starczy? Czy tam niektórzy mówią, że 10% jest minimum? Mhm. Znaczy tak, przyjmuje się, żeby to było minimum 25% zawsze. Tak. Mniej więcej my też tak doradzamy, żeby zawsze to było jednak 25% udziałów. To jest taka bezpieczna granica, tak? Bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę przepisy, które nam się pojawiają o spółki kontrolowane i tak dalej, to zawsze się zaczyna mowa o 25%, tak? Więc teoretycznie może być to 10, tak? Mhm. Bo to już jest jakby nasz realny wkład, ale powiedzmy bezpieczną granicą, powiedzmy, którą my zalecamy, to jest 25%, tak? Ona tak jakby nic nam jeszcze nie zmienia w całej strukturze.
ale jest taką dość bezpieczną, tak? Bo chodzi o to, żeby nam Urząd Skarbowy nie zarzucił, że nasz wkład tak jakby jest tyle minimalny, że i tak powinniśmy płacić ten ZUS, tak? Że ten Rozumiem. Rozkład powiedzmy tych udziałów musi być powiedzmy w miarę równy. Rozumiem. Okej, okay. To jest bardzo ważna informacja, bo na internecie pojawiały się informacje, że wystarczy jeden udział. No i to wiem, że... Niestety nie, tutaj zawsze właśnie, jeżeli byśmy mieli na przykład, że 99% należy do nas, tak, albo tam w odwrotnej proporcji, to zawsze Urząd Skarbowy może powiedzieć, że to jest takie dość sztuczne, tak, czyli sztucznie sobie wzięliśmy właśnie drugiego partnera tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby udawać, że on tej spółce jest, czy go tam nie ma, tak, ale wiadomo, do czego to służy, dlatego ten podział procentowy tych udziałów, żeby on był w miarę logiczny, czyli właśnie tak mniej więcej, żeby to nie było 1%, 2%, tylko żeby to było troszeczkę więcej. Okej, okay. To jest bardzo ciekawe, bardzo dziękuję. Dzięki tobie pewnie wiele ludzi nie wpadnie na minę. Zakładam, że tego jest więcej, ale już nie będę o to dopytywał. Jak ktoś ma ochotę założyć, to w opisie jest link do waszej kancelarii. Tam sprawdzałem, cennik wysoki nie jest. Słuchaj, a jeśli chodzi o ten skam na kryptowalutach, bo nie ukrywam, że tam parę kryptowalut mam i też się spotkałem z czymś takim, że... No, pojawia się na niektórych giełdach, nie będę mówił jaka, bo to nie chcę nikomu dramy robić, ale pojawia się taka informacja, że no musisz zapłacić od tego podatek. To jest okej, okay, oczywiste, pazerność rządów jest znana, przecież obiecali, że nie będą podnosić podatków, to nie po to obiecywali, żeby dotrzymać słowa. W związku z tym ten podatek trzeba zapłacić i tam są to takie dość jasne reguły, kiedy to trzeba zapłacić, tam miało być tak, na szczęście nie będzie, że od każdej transakcji, tam teraz, że przy wypłacie i tak dalej. Tylko tutaj zaczyna się pojawiać taki problem, dość szeroko opisywany w internecie. On jest między innymi opisany na waszej stronie admiralprivate.com o tym, że pojawiają się takie sytuacje, że jest sobie trader, gra sobie na kryptowalutach, zarabia na tym, jest dobrym traderem, zarabia, nie traci. No i chce wypłacić zyski, pojawia mu się informacja, że musi zapłacić podatek. No to okej, okay, no. Słyszał, ogląda telewizję, wie, że musi zapłacić podatek. Te pieniądze pod pozorem podatku są mu pobierane przez platformę, no i on myśli, że jest wszystko w porządku. A potem dostaje brzydki list z Urzędu Skarbowego z tekstem, gdzie są nasze pieniądze, nie zapłaciłeś nam podatku. I zaczyna się robić bardzo poważny problem, bo po pierwsze... Pieniądze na podatek już są gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale to jest pół biedy, bo skarbówka chce drugi raz tych pieniędzy, to już jest drugi problem, ale skarbówka jeszcze mówi, płać karę, bo nie zapłaciłeś nam należnego podatku. Co gorsza, niektóre skarbówki mówią, a ty się nie wyspowiadałeś z tego, że powinieneś ten podatek zapłacić, więc tu już wchodzi sankcja karna 75% od nieujawnionych dochodów. Co gorsza, no i odsetki. A odsetki, wiadomo, poszły w górę te ustawowe proporcjonalnie do inflacji. To już nie jest 2-3%, to już jest dużo. Więc jak się przyczepią na przykład po 3-4 latach, to może się okazać, że trzeba zapłacić więcej niż człowiek zarobił tego podatku razem z karą, z odsetkami, z tym wszystkim. I to już się robi naprawdę mrocznie. Jakbyś mógł ten temat rozwinąć, bo to dla traderów to może być żyć albo nie żyć. Żyć albo nie żyć. Tak, raczej tak. Urząd Skarbowy zawsze czeka do 4 roku albo do 4,5, czyli do tej górnej granicy, kiedy już dochodzi nam do przeterminowania zobowiązania, tak? Czyli oni czekają jak najdłużej, żeby nam dowalić jak największą karę, jak największe odsetki, więc zawsze należy pamiętać, że jak mają się upomnieć, to upomną się w tym 4 roku, tak? Jak już nam minie ten 4 rok. Ale co, jeżeli chodzi o kryptowaluty, no niestety to, co jest plusem kryptowalut, jest też ich minusem, tak? Czyli mamy kryptowaluty, czyli fajne są wahania, bo to nie jest na przykład banki centralne, tak? Czyli tam mamy duże wahania na plus, na minus i traderzy faktycznie i osoby mogą sobie na tych różnicach kursowych dużo zarabiać, tak? Nie, to jest to zdecydowanie więcej niż na przykład na jakichś tam zwykłych walutach. Mamy anonimowość tego pieniądza. I tutaj niestety właśnie tu jest ten problem, że powstaje bardzo dużo pseudogiełd, które nie są regulowane w żaden sposób, które właśnie zachęcają nas do przychodzenia tam do nich, do pseudo-operacji na kontach u nich, na giełdzie, a następnie, jeżeli my chcemy wycofać nasze środki, to nagle dostajemy informację,
oczywiście chcesz wycofać, ale musisz zapłacić podatek. I zazwyczaj zaliczają nam podatek w kraju, w którym są zarejestrowane. Tutaj bardzo często jest to Wielka Brytania, bo no, Wielka Brytania nie ma jakichś specjalnych regulacji, tak, co do rynku kryptowalut i bardzo dużo firm powstaje jako to zwykła spółka LTD, która nagle zajmuje się kryptowalutami, nie ma żadnych licencji, nie ma nic, ale tam tak powiedzmy to da radę zrobić, tak, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. I naliczają nam kilka tysięcy funtów na przykład podatku, który musimy zapłacić do nich, tak, że oni zapłacą w naszym imieniu podatek. I to już powinna być dla nas czerwona lampka, ponieważ my podatki płacimy zawsze w kraju, w którym jesteśmy rezydentem, tak? Czyli jestem Polakiem, gram na giełdzie w Wielkiej Brytanii i tak podatek od tego zapłacę w Polsce. Nie ma czegoś takiego, że zapłacę taki podatek w Wielkiej Brytanii. I tutaj zwyczaj właśnie te giełdy w ten sposób wymuszają od, powiedzmy, użytkowników, że albo, no to dobra, no to chcą ode mnie te pieniądze na podatek, no to jednak zostanę, nie wycofam tych środków, tak, i gram dalej, tak, czyli wpłacam kolejne pieniądze, znowu inwestuję, oni na nas zarabiają, a jak przyjdzie znowu chęć naszej wypłaty, to nam pojedą jeszcze większą kwotę tego podatku, tak, i tak, powiedzmy, to jest takie, jakby piramida finansowa nam się troszeczkę zrobiła, tak, czyli póki wpłacam, jestem fajnym użytkownikiem, to nam nie przeszkadzają, mamy gdzieś tam na ekranie komputera jakieś zyski, które teoretycznie zarobiłem, a to, tak naprawdę tych pieniędzy już prawdopodobnie tam nigdy nie ma, albo już dawno ich nie ma, a w momencie, kiedy będę chciał je spieniężyć, to dostanę taką kwotę, że powiedzmy mi się to nie opłaca, tak? No bo to dużo użytkowników jest takich, o których my wiemy, że to są tak naprawdę bardzo małe wpłaty, tak? Nie są ludzie, którzy idą na taką nieznaną giełdę z tysiącami, milionami, tylko to są osoby, które tam rzucą 500, 700 złotych, tam funtów i sobie tymi pieniędzmi obracają, bo gdzieś myślą, że na tym zarobią, tak? Więc w pewnym momencie kwota tego podatku, które od nich chcą, jest przewyższa zyski, które tak naprawdę, pieniądze, które oni rzucili, tak? Do tej giełdy, więc to jest tutaj takie, powiedzmy, problematyczne i tutaj my tak jakby na tym naszym blogu uczulamy, tak? Także wszystkich, że jak najbardziej. Kryptowaluty są fajnym rozwiązaniem dla osób, które się znają, tak? Które wiedzą, jak działa schemat giełdowy, kiedy są zwyżki, spadki i tak dalej, ale jest bardzo dużo firm, giełd i pośredników, które niestety w każdym momencie próbują na nas zarobić przez to, że kryptowaluta jest anonimowa. Nawet jeżeli oni nam ukradną te pieniądze, my tego w żaden sposób nie udowodnimy, tak? Jesteśmy tak naprawdę skazani na stratę tych pieniędzy, których nie odzyskamy. Tutaj trzeba mieć tego świadomość, że my tych pieniędzy w żaden sposób nie odzyskamy, nawet gdzieś tam będziemy znać dane tej spółki. Te spółki zazwyczaj są założone na jakieś słupy, tak, czy na jakieś takie osoby anonimowe, których nigdy nie znajdziemy, więc to są stracone pieniądze. Ja wiem, że ty mi nie polecisz żadnej giełdy kryptowalut, bo ja tak samo nie polecę żadnej giełdy swoim widzom. To jest bardzo prosta kwestia. No, wtedy bierzesz odpowiedzialność za taką giełdę, a no, różnie może być, nie? To trochę tak jak poleć mi dobry warzywniak, nie? A potem się okaże, że akurat tobie sprzedali robaczywe jabłko, ale może w drugą stronę. Czyli są jakieś takie sposoby, jak wyczuć takie lipne giełdy? Mhm. Znaczy sposoby. Przede wszystkim zawsze powinna być informacja na giełdzie, tak, na giełdzie, którą obracamy, że posiada stosowną licencję, tak, czy jakoś tam pozwolenie instytucji finansowej, bo przede wszystkim no, w Europie większość krajów, gdzie te, powiedzmy, powstanie tych giełd jest możliwe i są licencjonowane, wymagają, powiedzmy, posiadania licencji, tak, czy powiedzmy giełdy gdzieś tam zarejestrowane, powiedzmy, na Malcie czy w jakichś innych krajach, muszą tam posiadać licencję i to, powiedzmy, zdobycie tam licencji wiąże się z dużymi kosztami. Więc już wiadomo, że to nie jest jakaś tam anonimowa osoba, która gdzieś tam sobie założyła firmę za 500 funtów i liczy na nasze pieniądze, tylko to są już faktycznie inwestorzy, którzy mieli bardzo duże pieniądze, żeby taką giełdę założyć i to jest już dla nas troszeczkę bezpieczniejsze, tak? Czyli zawsze kierujmy się, patrząc na giełdę, na dane giełdy, czy gdzieś jest tam informacja o posiadaniu jakiejś stosownej licencji, czy to licencja jakiejś tam właśnie giełdy kryptowalutowej w kraju, który taką licencję dopuszcza, czy jakaś licencja finansowa do obrotu pieniądzem elektronicznym, tak? Mm-hmm. A jeśli mogę podrążyć ten temat, powiedzmy, że znajduję sobie reklamę jakiejś giełdy kryptowalutowej, nie będę naprowadzał na żadną, no i chcę sprawdzić, czy ona ma tą licencję. To
jak się dowiedzieć, bo wiesz, tak to działa, że zwykle jak jest kampania reklamowa jakiejś giełdy, to zwykle też są wysoko wypozycjonowane jakieś blogi, które mówią, że to jest ósmy cud świata, więc jak sobie po prostu wpiszę w Google nazwę tej aktualnie promowanej giełdy, jakkolwiek by ona się nazywała, bo to się zmienia, to wyskoczy mi, że ona jest super. No a potem się może okazać, że nie jest super. Czyli nie wiem, jest jakaś rządowa strona, sprawdzam sobie, że oni są na przykład w Wielkiej Brytanii albo na Malcie. To czy mogę, czy jest jakaś rządowa strona, gdzie jest na przykład wykaz tych giełd, które mają licencję? Jak mogę sprawdzić? Znaczy, strony, na której jest, że powiem, wykazana giełda z licencjami, jakiegoś takiego nie ma, tak? Ale w momencie, kiedy my znajdziemy informację, na przykład, że giełda jest zarejestrowana na Malcie, tak? I ona posiada na przykład jako stosowną informację, tam licencję, tak? Informację o posiadanej licencji, możemy to zweryfikować. Jest strona zawsze jakiejś instytucji finansowej, czy to maltańskiej, czy brytyjskiej, gdzie możemy zweryfikować, że faktycznie ten numer finansowej licencji jest wiarygodny. Jest to takie strony, są niedostępne, nie jest to jakieś tam ciężkie, żeby to znaleźć i zawsze możemy się właśnie w ten sposób upewnić, że podmiot, z którym chcemy współpracować, do których chcemy przelać pieniądze, w jaki sposób jest wiarygodny. Okej, okay, ja to powtórzę, bo tam co jakiś czas nam troszeczkę łącze internetowe zrywa i akurat trochę zerwało, jak mówiłeś, a to jest ważne. Czyli tak, dowiadujemy się numer tej licencji i w jakim ona jest kraju, a następnie dokładnie wchodzimy tak sobie na stronę instytucji z tego kraju, która robi nadzór nad rynkami finansowymi, wpisujemy nazwę tej licencji, sprawdzamy, czy nazwa podmiotu z licencją się zgadza. Zgadza się. I czy w ogóle taka licencja jest? Bo spotkaliśmy się też z takimi firmami, które gdzieś tam na swojej stronie informowały, że mają licencję, numer jakoś tam przyznano, tak naprawdę no nie ma takiej licencji, nie ma takiego numeru, tak? Także po prostu wpisywały no, lipny numer i ktoś jak wchodził tylko i wyłącznie na stronę, no to miał informację, że jakąś tam licencję posiadają, jakimś takim numerze, a tak naprawdę czegoś takiego nigdy nawet nie było. Słuchaj, a jeśli jeszcze mogę zapytać, bo niektóre z takich giełd są w formie aplikacji na telefon. I to, czy że na przykład taka giełda jest w formie aplikacji, na przykład na App Store, to jest jakaś rękojmia tego, że to jest OK giełda, czy to nie musi oznaczać, że ona jest w porządku? Apple to sprawdza? Nie, no nie, w żaden sposób nie. Apple nie weryfikuje w żaden sposób tego, czy ktoś ma licencję, tak? Także oni udostępniają tylko i wyłącznie aplikacje, tak? Czyli ktoś im płaci za to, że ktoś udostępnia w ich sklepie aplikację. I tutaj nie ma żadnego sposobu weryfikacji przez taką platformę, tak? Czyli tutaj tak naprawdę zawsze najlepiej na własną rękę sobie właśnie po tych stronach rządowych, finansowej, tak? Za każdy kraj, każdy ma tak jakby stronę, tak jakby u nas jest KNF, tak? Czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Zawsze jest taka strona, gdzie takie możemy sobie zweryfikować, że taka firma jakoś taką licencję posiada. Tak samo te wszystkie giełdy zarejestrowane w Polsce, tak samo możemy sobie zweryfikować na stronie KNF-u, tak? Czyli też są, czy mają właśnie tą jakąś licencję, czy nie są gdzieś tam wpisane na listę ostrzeżeń KNF-u. Jeszcze do siebie dodam, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy nie zgodzisz, ale moim zdaniem taka ogólna porada to wypłacajmy zyski regularnie i sprawdzajmy, czy tam się coś nie pojawia. Płaćmy małe kwoty. Znaczy, ja w ogóle nikogo nie zachęcam do inwestowania gdzieś, żeby nie było wątpliwości, ale jak ktoś już chce, to mi się wydaje, że warto zacząć od małej kwoty, sprawdzić, czy nie ma problemu z wypłacaniem, wypłacać zyski regularnie i coś, co jest moim zdaniem kompletnie oczywiste, a ludzie tego nie robią, trzymać zyski na portfelu do kryptowalut, a nie na giełdzie. Bardzo dużo ludzi traktuje giełdę kryptowalut jako portfel i tam trzyma swoje pieniądze. Może jeszcze traktuje jako banki, tak? A trzeba mieć świadomość, że giełda w żaden sposób nie ma zabezpieczenia, tak? Czy będziemy tam trzymać 100 tysięcy złotych, czy milion, czy 10 milionów, to w momencie, kiedy znika giełda, znikają nasze pieniądze. Nie mamy żadnego zabezpieczenia, tak? Więc tak jak mówisz, jeżeli mamy portfel, uzbiera nam się jakaś większa kwota, to po prostu ją wypłacajmy, tak? Czy to właśnie na jakiś wirtualny portfel, do którego my mamy tylko dostęp, czy też powiedzmy, no zmieniajmy na fiaty i wypłacajmy jako waluta, tak? No, ale no, nie trzymajmy większych kwot na giełdzie, bo no, odkąd już istnieją kryptowaluty, mieliśmy już bardzo dużo przypadków, gdzie giełda
pałac nie zmienił użytkowników, to już jest nie do odzyskania, tak? Tutaj to przepadają nam wszystkie nasze pieniądze i nie raz, nie dwa, są to naprawdę bardzo duże środki, które tam gdzieś tam zniknęły. Też w Polsce mieliśmy też giełdę, która zniknęła ze 10 milionami złotych i nikt tego nie odzyskał, tak? I to jest nie do odzyskania, nie mamy żadnej gwarancji, bo to nie są banki, nie, o tym trzeba pamiętać. No, stwierdzenie pewne, jak w banku, też już się mocno zdewaluowało. Tam banki padają, gwarancje są do 100 tysięcy euro w równo wartości. No, znaczy tutaj, jeżeli chodzi... Tak, raczej znaczy ogólnie cała, powiedzmy, licencja bankowa na całym świecie, tak? Tutaj należy pamiętać, że żeby zostać bankiem, musimy dać gwarancję do 100 tysięcy. To będzie zarejestrowane w Szwajcarii, czy to będzie zarejestrowane w jakimś innym kraju, też mamy gwarancję do 100 tysięcy, tak? To każdy bank na całym świecie daje tylko i wyłącznie takie gwarancje. Więc tak naprawdę, jeżeli zakładam konto w banku, to nie kieruję się tym, czy mi te 100 tysięcy zwrócą, no bo każdy bank ma taki obowiązek, tak? Jeżeli ma licencję bankową, to teoretycznie powinien to zrobić. Tylko bardziej bym się kierował właśnie na kraj, tak? Czyli na kraj, gdzie ten bank jest ulokowany, jak stoi jego gospodarka. No tutaj dlatego banki Szwajcarii nie są na topie, dlatego że dają nam gwarancję, dlatego że mają stabilną gwarancję i tak naprawdę to jest gwarantem, tak? Ich neutralność i stabilność gospodarki szwajcarskiej jest gwarantem tego, że te pieniądze są tam bezpieczne, a nie tam większe limity bezpieczeństwa na rachunku. Dokładnie. Ja zwrócę tylko uwagę, że to się w Polsce chyba nazywa Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że tam zdaje się jest tyle pieniędzy na pokrycie około 1,5% depozytów, które są w Polsce. Tak chyba. Więc gdyby banki w Polsce zaczęły padać, to zaraz się okaże, sorry, tam nie ma kasy. No i jest gwarancja, tylko nie ma kasy na zrealizowanie tej gwarancji. Tak a propos zupełnie, bo tam kolega powiedział, że banki takie pewne. Ja nie mówię, że banki nie są pewne, tylko zwracam uwagę, że mi się wydaje, że w naszym świecie to pewne jest to, że nas rypią na podatkach i że kiedyś odejdziemy z tego świata. Znaczy, tutaj tak wracając, że kiedyś banki miały obowiązek trzymania, że tak powiem, depozytów, kont mają, że tak powiem, w gotówce, w złocie, tak? Tak, żeby chciały mieć te pieniądze. No teraz w tym momencie 95% to jest pieniądz elektroniczny, tak? Czyli te banki, które mają dziesiątki, setki milionów złotych, tak naprawdę w kasie, w banku mogą mieć 30 tysięcy złotych i nie mieć więcej, tak? O, to oczywiście. Słuchaj, jeśli możemy zrobić małą dygresję. Pamiętasz marzec 2022, jak gruchnęła plota, że złotówka ma lecieć na łeb, na szyję i ludzie rzucili się do banku wypłacać swoje pieniądze. To gotówka w oddziałach się skończyła w 10-15 minut? Tak, i wtedy jeszcze wprowadzili ograniczenie, tak? Wypłaty w bankomatach do maksymalnie chyba 800 zł, które do tej pory zresztą istnieją, mimo że skończył się teoretycznie COVID i powinny te ograniczenia zniknąć. Cały czas mamy tylko i wyłącznie ograniczenie do 800 zł, jeżeli chodzi o wypłaty gotówkowe. A wiesz, że to jest najśmieszniejsze, że są bankomaty, które wypłacają do 4000? Tak, są takie, ale to mówię, to już... Ja taki upolowałem u siebie, a to jest swoją drogą też bardzo ciekawe, jeśli możemy zrobić drugą dygresję, bo ten limit wypłaty, to nie jest tak, że to jest limit wypłaty, że dziennie możesz wypłacić tylko 800 zł, tylko jedną transakcją. Chcesz 1600, nie ma problemu, tylko zrób dwie transakcje. Chcesz 2400, zrób trzy transakcje. Za każdą transakcję operator bankomatu pobiera prowizję. I to tam nie chodzi o żadne kwestie bezpieczeństwa, zdrowotne. Nie, to chodzi o to, żeby zapłacić 3, 4, 5, 10 razy prowizję. Czasem tą prowizję płaci bank i bierze na siebie, czasem przerzuca do nas. Ja kiedyś wypłacałem z bankomatu w bankomacie, który nie był darmowy. Jezu, jak mi potem przyszło za to zapłacić, to myślałem, że no dobry obiad bym kupił. Także to tak. Czyli miałem taka trzecia dygresja, tak? Już może od tego. Ostatnio miałem też taką sytuację, że musiałem po prostu wyciągnąć gotówkę, a w tym momencie, no jak już wiemy, w Polsce walczą tym, żeby już tą gotówkę zlikwidować, tak? To jest niesamowite, że właśnie kiedyś na każdym rogu, na każdym, powiedzmy, zakręcie mieliśmy jakąś placówkę bankową z bankomatem. W tym momencie tych banków tak naprawdę jest bardzo mało. W porównaniu do, powiedzmy, lat ubiegłych, gdzie kiedyś faktycznie tych placówek bankowych było bardzo dużo w mieście, w tym momencie, powiedzmy, jeden bank, powiedzmy, ma trzy placówki w całym mieście, tak? I to już jest bardzo mało. Tak samo
bardzo dużo było kiedyś, powiedzmy, tych bankomatów Euronetu, czy jakichś tam innych tych firm takich, które w tym momencie też jest ich bardzo mało, tak? I jak chcemy wyciągnąć gotówkę, no to musimy w momencie pojechać sobie troszeczkę po mieście, żeby poszukać, gdzie jest, mamy bankomat, żeby wyciągnąć te pieniądze. I oczywiście trafiamy do bankomatu, gdzie mamy 800 zł limitu. Potrzebujemy wyciągnąć więcej, 5-6 transakcji i za każdą transakcję musimy zapłacić prowizję, tak? No to jest taka, no, rozumiem chęć likwidacji pieniądza, bo to wiadomo, że likwidujemy czarną strefę, tak, teoretycznie, jeżeli będziemy mieli wszystko kontrolowane, wszystkie przelewy, no ale z drugiej strony, jeżeli cały czas mamy biznesy w Polsce, które opierają się tylko i wyłącznie na gotówce, ograniczamy możliwość wybierania gotówki obywateli i tak naprawdę na nich przerzucamy obowiązek płacenia dodatkowych prowizji, tak, to jest, no, jakby, no, troszeczkę taką głupotą, no bo jeżeli ja trzymam pieniądze w banku, powinien mieć swobodny dostęp do tych środków, tak, a w tym momencie tego nie mam, bo muszę płacić za każde takie wypłaty prowizje. Są banki, które nawet pobierają prowizje za wyciąganie gotówki z własnych swoich oddziałów, tak? Czyli mam konto, powiedzmy, założone w PKO, idę do PKO, oni mi pobiorą prowizję za to, że chcę wyciągnąć gotówkę ze swojego konta. No to już jest w ogóle jakaś paranoja, tak? Zdaje się, że mBank tak robi w Polsce. Tak, zgadza się, tak. Kilka banków tak robi. No, to świństwo. I to pamiętam dobrze, bo pamiętam, że kiedyś to była wielka afera, że jak można pobierać prowizję za wypłatę własnych pieniędzy w oddziale banku. Była afera, przycichło, a teraz to właśnie się tak jest, jak mówisz. Taka, drodzy Państwo, swoją drogą dla Was porada teraz ode mnie, bo często tak jest, że chcemy Wam się wypłacić parę złotych gotówką. Przykład. Chcemy kupić dom lub mieszkanie. Rozmawialiśmy kiedyś na temat inwestowania w nieruchomości. No to wiadomo, że tam powstaje przynajmniej w Polsce takie dwa problemy. Po pierwsze, jak zapłacić drugiej stronie, a po drugie, jak zapłacić taksę notarialną. Ta taksa notarialna nie jest mała, a do tego jeszcze notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnej. To jest 2%. Niby niedużo. No ale biorąc pod uwagę, ile kosztują mieszkania w Polsce, no to pół miliona złotych, to jest takie tanie mieszkanie, dziś bym powiedział. Znaczy ono jest pioruszko drogie, ale ciężko jest kupić tańsze. No to 2% od pół miliona złotych to jest 10 tysięcy, plus tam jakieś opłaty, notariusz powie 12 tysięcy złotych. Notariusze są prawnikami. Zwykle są kumaci i wiedzą, ile zapłacą bankowi, operatorowi karty, jeśli zapłacimy tą prowizję, te rzeczy u notariusza kartą, więc notariusz chce gotówką. No i dowiadujemy się o tym zwykle na godzinę, dwie godziny przed aktem notarialnym, że no proszę pana, proszę pani, to trzeba będzie tak kilkadziesiąt tysięcy gotówką przywieźć. Kto trzyma takie pieniędzy w domu? Prawie nikt. No to idziemy do banku, a w banku się dowiadujemy, proszę pana, ale jeśli chce pan wypłacić kwotę wyższą niż, i to kiedyś było 30 tysięcy, potem 10 tysięcy, a teraz się spotkałem z limitem 5 tysięcy, no to trzeba to awizować 3 dni wcześniej. Co wtedy zrobić? Obskoczyć wszystkie oddziały tego samego banku i w każdym wybrać kwotę do limitu. Te limity dotyczą jednego oddziału. Jak chcesz się wypłacić na przykład z banku X, w jednym 5 tysięcy oddziale, w drugim 5, w trzecim 5, już macie 15. To jest taki sposób, bo inaczej co, pójdziecie do notariusza bez gotówki, problem będzie. A notariusz, powiem wam, że terminal nieczynny, bo te pieniądze i tak musi przelać potem do skarbówki i on nie chce od tych pieniędzy, które musi przelać do skarbówki, zapłacić 2 czy 3% prowizji dla operatora karty. Bo dlaczego miałby płacić? Słuchaj, jeśli chodzi o ten Delaware, bo przeczytałem ten artykuł na waszym blogu admiralprivate.com, dam link do tego artykułu w opisie, żeby tam ludzie mogli potwierdzić, że ja nie ściemniam, wy to naprawdę napisaliście. I chcę dopytać, słuchaj, bo z tego artykułu wynika mniej więcej tyle, że jeden ze Stanów Zjednoczonych, Delaware, wcale nie taki duży stan, jest takim quasi-rajem podatkowym. No to, tak jak powiedziałem na wstępie, to Stany Zjednoczone to mi się kojarzą głównie z demokracją zrzucaną z bombowców i raczej z takimi dość wysokimi podatkami, zarówno centralnymi, jak i stanowymi. I z tym mi się kojarzą i raczej mi się kojarzą z tym, że ludzie stamtąd uciekają z firmami, na przykład do Panamy, Panama Papers, a nie, że tam przyjeżdżają. I możesz to jakby potwierdzić, co jest w tym artykule, popowiadać o tym? Tak, bo to ciekawe. Tak, jasne. Raczej napisaliśmy to i bierzemy odpowiedzialność za to, co napisaliśmy, tak? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone,
to nawet mamy dwa takie stany, tak? Bo mamy Delaware oraz mamy Wyoming, tak? To są dwa takie stany znane z tego, że jeżeli prowadzimy tam spółkę, to nie płacimy podatku, tylko tam Stany Zjednoczone nie są głupie, tak? To też nie jest tak, że nie płacimy podatku, bo nie płacimy podatku, tylko to mamy takie jedno podstawowe wykluczenie. Tam możemy założyć firmę i nie będziemy płacić podatku w momencie, kiedy interesy robimy poza Stanami Zjednoczonymi. Tak? Czyli rejestrujemy sobie spółkę w Delaware, w Wyoming, ale działamy poza Stanami Zjednoczonymi. Wtedy faktycznie nie płacimy podatku. To są spółki partnerskie i Stany Zjednoczone jakby zwalniają je z opodatkowania. Płatnikami podatku są partnerzy dopiero w momencie wypłaty zysku. Czyli jeżeli kiedyś założymy tam firmę, kiedyś będziemy chcieli to spieniężyć, no to wówczas pojawi nam się obowiązek podatkowy w kraju, gdzie jesteśmy rezydentem. Ale dopóki prowadzimy interesy poza Stanami Zjednoczonymi, to faktycznie tam nie zapłacimy tego podatku, tak? Tam tak naprawdę mamy tylko zobowiązania, że raz w roku musimy tak jakby przedłużyć funkcjonowanie tej firmy, opłacając licencję agenta rejestracyjnego, który jest tam na miejscu, jakąś tam małą opłatę rządową, tak? To są tak jakby nasze jedyne koszty. Nie musimy nawet prowadzić księgowości. Jeżeli nie prowadzimy interesów na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet nie mamy obowiązku prowadzenia księgowości, nie musimy składać sprawozdań finansowych. Ten obowiązek mamy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy działamy na tamtejszym rynku, bo wtedy, jeżeli na tamtejszym rynku, to płacimy lokalne podatki, tak? W zależności od stanu, w którym sprzedajemy nasze usługi, no to płacimy ten stanowy podatek. A gdzie tutaj stany na tym zarabiają? Bo jak prowadzę działalność poza stanami, a to okej, okay, no oni nic nie tracą, ale nic nie zarabiają. Znaczy, no zarabiają, tak? To powiedzmy, to jest takie typowe działanie firm offshore'owych, tak? Czyli to, tak jak kiedyś wspomniałeś właśnie, że jak miałeś firmę z raju podatkowego, to już szukaj gdzieś tam na mapie, zazwyczaj są jakieś republiki bananowe, tak? Które tam powiedzmy jest zielony, spełnienie tam nie ma i tak jedynym źródłem kapitału to jest właśnie zachęcanie jakieś tam kapitału z zagranicy, żeby oni się gdzieś tam zarejestrowali w jakimś tam bungalowu i płacili tam nam opłaty, tak? I tak samo działa Delaware, tak? Czyli my dajemy wam prawo zarejestrowania tam firmy, prowadzenia tam firmy, tak? Ale musicie nam co roku właśnie odnawiać koszty adresu, koszty agenta rejestracyjnego oraz jakąś tam opłatę mało urzędową. To nie są duże opłaty, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych firm się tam rejestruje setki tysięcy rocznie, no to tu już jest bardzo duży dochód, tak? Dla tych wszystkich, powiedzmy, agentów rejestracyjnych za wynajem adresu, za opłaty rządowe i oni już ten podatek z kolei zapłacą, tak? Bo to jest już przychód ich tam na tamtym terenie. Więc w ten sposób oni ściągają ten kapitał do siebie, który skąd inąd kiedyś ten podatek zapłaci, tak? To nie zapłaci od całości swoich dochodów, ale powiedzmy za same koszty, powiedzmy, utrzymania tej firmy już jakąś tam cegiełkę dokładamy. Suma summarum naprawdę bardzo duża kwota robi. A tak z ciekawością, no to większość tych, powiedzmy, firm fintechów, tak, czy powiedzmy jakichś takich amerykańskich, to są właśnie zarejestrowane tam w Delaware, ale to jakieś te firmy, znane firmy facebookowe, no to tam wszystkie właśnie są tam zarejestrowane w tym stanie. Słuchaj, wy też pomagacie w zakładaniu takiej firmy w Delaware? Tak, jak najbardziej też pomagamy, też tam powiedzmy te wszystkie kwestie, powiedzmy adresu, agenta rejestracyjnego, wszystko też pomagamy, także klient jeżeli chce, jak najbardziej, myślę, że to jest poziom skomplikowania jest mniej więcej taki podobny co do spółki brytyjskiej, tak, czyli nam trzeba tak naprawdę jakiś dokument tożsamości, rachunek za media potwierdzający adres zamieszkania. Trzy propozycje nazwy, opis działalności, taka spółka jest zarejestrowana w ciągu 5 dni i tak mniej więcej po 2 tygodniach dostajemy kurierem z Stanów Zjednoczonych naszych dokumentów wraz z apostille, wraz ze wszystkim, także to nie jest jakieś skomplikowane. To jeszcze się tylko dopytam o kilka kwestii, bo ja akurat Amerykaninem nie mam ochoty zostać, ale dużo ludzi uważa, że paszport amerykański to dobry paszport jest. I wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że jak się prowadzi przez jakiś czas generalnie firmę w Stanach Zjednoczonych, to potem łatwiej się ubiegać o obywatelstwo. Podkreślam, łatwiej, bo to jest poważny kraj, to nie tak jak Polska, że tam dają te obywatelstwa na prawo i lewo. Tam trzeba zdać na przykład egzamin, zdać język, historię, odśpiewać hymn. No, poważny kraj, prawda? Ale jest łatwiej. Jak prowadzisz tam firmę, to jest łatwiej. I czy prowadzenie takiej firmy
umownie nazwijmy delawareowskiej, bezpodatkowej, to też się liczy jako prowadzenie firmy w Stanach? Znaczy też się liczy jako prowadzenie firmy w Stanach, tylko powiedzmy, no nie ułatwi nam powiedzmy jakieś tam ubiegania się o obywatelstwo, jeżeli my tam fizycznie nie będziemy mieszkać, tak? Czyli my, nasza obecność i tak na terenie Stanów Zjednoczonych jest wymagana, także my tam też musimy być, musimy sobie zrobić ten numer ubezpieczenia, tak? Tam sobie opłacać jakieś tam składki. To jest tak jakby przede wszystkim, tak? To samo powiedzmy posiadanie firmy nigdy w żaden sposób gdzieś tam nie ułatwia nam starania się o jakieś obywatelstwo, jeżeli my z tym krajem nie mamy nic wspólnego, tak? Są oczywiście kraje, gdzie możemy sobie kupić obywatelstwo, jeżeli chcemy, jeżeli mamy duży kapitał, zainwestujemy w jakąś nieruchomości czy coś takiego, to jesteśmy w stanie się ubiegać o nadanie obywatelstwa. Tak jak wspomniałeś, Panama, tak, jest Dominika, są to kraje, gdzie tak teoretycznie, jak to się ładnie mówi, można sobie kupić obywatelstwo. Nawet niedużym kosztem, powiedzmy, jeżeli patrzymy na ceny nieruchomości w Polsce, to nie są też jakieś koszty duże, a powiedzmy, wiadomo, no Panama, Dominika, powiedzmy, siła paszportu jest mniej więcej równoważna z tym, co mamy w Stanach Zjednoczonych, tak, czyli też mamy, że powiem, wjazd do większości krajów na świecie na podstawie tego paszportu. No i mamy podwójne obywatelstwo, co chroni nas przed pewnymi brzydkimi rzeczami. Słuchaj, a mógłbyś rzucić, bo to może być ciekawe dla naszych widzów, jakie to są kwoty? Bo to wiesz, dla mnie nieduże to będzie 10 zł na lizaka, a dla kogoś może być 1 000 000 zł niedużo. Znaczy no 150 tysięcy euro tak mniej więcej, to jest taka kwota, którą gdzieś tam w takim kraju trzeba zainwestować, żeby dostać, że tak powiem, obywatelstwo. I to można zainwestować na przykład w nieruchomość? Tak, tak, dokładnie. Albo no, przede wszystkim zazwyczaj, tak, to jeżeli chodzi o takie kraje właśnie jak Dominika czy jak Panama, no to zazwyczaj to jest powiedzmy kupno jakiejś nieruchomości, tak? Ta nieruchomość może być później wynajmowana turystom, jeszcze nie nam służyć jako zarobkowo, ale przede wszystkim zawsze jest to właśnie kupno jakiejś tam nieruchomości. To jest ciekawe, jeśli pozwolisz, bo teraz już nie chcę przedłużać, ale jeśli pozwolisz, chciałbym na ten temat porozmawiać, bo mam takie poczucie, że to może być ciekawy temat dla moich widzów. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej, wiadomo, jakie ustawy porobili. 150 tysięcy, rozumiem, że to jest euro. Tak, dokładnie. Równowartość 150 tysięcy euro, czyli przy dzisiejszym kursie to jest jakieś 700 tysięcy złotych, tak w przeliczeniu. To jest cena dwupokojowego mieszkania w Warszawie w przyzwoitej dzielnicy. I teraz tak, no oczywiście zarobić te pieniądze trudno, oszczędzić te pieniądze jeszcze trudniej, ale bardzo często w tych krajach za równowartość takiego właśnie dwupokojowego mieszkania w Warszawie można kupić dom pięciopokojowy. Bardzo nie oszukujmy się też nieruchomości na takich wyspach, tak, no to też wiążą się z tym, że tam każdy pokój ma widok, nie? W większości, tak, no to jak sobie kupimy jakieś mieszkanie za 150 tysięcy, to nie są jakieś takie byle mieszkania, no to nie są jakieś tamsy, że tak powiem, że mamy widok na sąsiada, tylko faktycznie już naprawdę można sobie znaleźć fajną nieruchomość z fajnym widokiem, na przykład na morze, czy jakieś inne, powiedzmy, fajne lokalizacje, więc jeżeli ktoś ma kapitał, naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie, tak. I teraz tak zajawiam temat, że się tak wyrażę. Zobaczcie, drodzy widzowie. Dużo ludzi na przykład teraz chce kupować apartamenty wakacyjne. Apartamenty wakacyjne w Polsce, to jest coś, co mnie po prostu rozwaliło, potrafią być po 1 000 000, 1,5 miliona złotych. W takich miastach jak Sopot, tam potrafi być cena mieszkania 30 tysięcy z metra. To jest coś, co dla mnie było po prostu no, niesamowite. Czyli 30 tysięcy z metra. No i to myślę sobie, kurde, 30 tysięcy z metra, no to pewnie przy samym molo. No nie. I do czego piję? Kupienie, ja jakby nie zachęcam, ale jak ktoś ma ochotę inwestować w jakieś tam nieruchomości na wynajem, czy mieć apartament wakacyjny, to często za granicą można mieć za pół ceny coś dużo bardziej atrakcyjnego, również ze względu na to, że tam pogoda jest na przykład pół roku, a nie 2 miesiące w roku. A drugi paszport, do którego posiadania też jakby nie zachęcam, ale dla wielu ludzi
może okazać się bardzo ważny w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Tak po prostu jakby zajawiłem temacik. Czy wy w takich kwestiach też Zgadza pomagacie? Się. Też pomagamy. Jeżeli chodzi powiedzmy o kwestie paszportowe, to jak najbardziej. I tak samo, jeżeli chodzi o kwestie bardziej stricte podatkowe, tak? Też zajmujemy się powiedzmy zmianą rezydencji podatkowej. Bo też są kraje na przykład w Unii Europejskiej, które też dają nam taką możliwość, że możemy się ubiegać o rezydenturę podatkową. To też stricte jest związane gdzieś tam z wynajmem lub kupnem nieruchomości, ale daje nam na przykład całkowite zwolnienie z opodatkowania. Tak? Czyli możemy przeprowadzić się teoretycznie na kilka miesięcy na Maltę, na Cypr, uzyskać tam sobie rezydencję podatkową. W tym momencie jesteśmy zwolnieni całkowicie z opodatkowania z wszystkich naszych dochodów pochodzących spoza tych krajów. Tak? Czyli na przykład wyobrażamy sobie sytuację, że ktoś ma bardzo dobrze prosperującą firmę, spółkę z o.o. w Polsce. Tak? Jest na opodatkowaniu powiedzmy 9%, bo mieścimy się w tym przedziale do 2 milionów euro rocznie, no to mamy rezydenturę na przykład na cypryjską, maltańską i nagle 9% to jest maksymalny podatek, który płacimy, tak? Czyli płacimy tylko i wyłącznie CIT w Polsce 9%, a jako rezydenci maltańscy czy cypryjscy nie płacimy już podatku naszego personalnego, czyli nie płacimy PIT-u, tak? Czyli 9% to jest maks podatek w skali roku, który płacimy. Jest to całkowicie legalne i teraz porównajcie sobie. 9% versus. No, jak was stać na kupić sobie taki dom, to zakładam, że jesteście w drugim progu podatkowym. 32%. 9% NFZ-u to już jest, bo już jest 9% NFZ-u, prawda? Zgadza się, tak. Mhm. Już podnieśli, czyli 32 plus 9 to jest 41. I danina solidarnościowa. 3% czy 2% jest? 3%. To już jest 44. Dodajmy jeszcze do tego tam trochę ZUS-u i tak dalej, zaczyna się robić 50%. Nie płacić nic, a płacić połowę, o cholera. Zwłaszcza, że są jeszcze dodatkowe rzeczy. I teraz dodajcie sobie do tego to, coś, co może was całkowicie zwalić, ale tu nie ma generatora zielonej poświaty. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że w takich krajach służba zdrowia działa? I jak tam siedzicie, jesteście tam rezydentem i zachorujecie, to was będą leczyć? Mózg rozwalony, nie? Bardzo serdecznie tobie dziękuję. Mam nadzieję, że poruszymy ten temat bardziej dokładnie. Super, że w tym pomagacie. W pierwszej linii opisu jest link do strony Admiral Taxa. Tam jest do nich numer, tam jest do nich mail. Można się rejestrować. Ja skądinąd wiem, że no, znają dużo różnych fajnych sposobów na optymalizację podatkową, całkowicie legalną, bo od siebie dodam, że są dwie rodzaje optymalizacji podatkowych. Legalna i głupia. Głupia polega na tym, że człowiek głupio zaoszczędza, potem jest puk, puk, dzień dobry, smutni panowie, o, to pan od tego doradcy z TikToka, no to wie pan, pięć razy minimalna, przekroczył pan przestępstwo podatkowe, zapraszamy za kratki. No, także drodzy Państwo, tylko i wyłącznie legalne rzeczy, lepiej mniej zaoszczędzić, a spać spokojnie. Dokładnie tak. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Paweł Neyman, Admiral Tax, link w pierwszej linii opisu. Kłaniam się. Dobra. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.